Witajcie! W dzisiejszym odcinku Pogadanek o roślinach pastewnych Burak, a nie, przepraszam, to nie ten kanał. Burak będzie na kanale dla rolników specjalnej troski. A tu dziś opowieść snuł będę o roślinie pływającej pistią zwanej. Roślina o trudnej nazwie łacińskiej Pistia stratiotes. To zła roślina jest. Tak mówią Amerykańcy próbujący ją chemicznie utylizować. To dobra roślina jest, mówią Azjaci, pożerając sałatkę z młodych pistii. Skąd pochodzi pistia? Już coraz ciężej dociec, bo rozpanoszyła się po całym świecie. Generalnie zasiedla sobie wody stojące i wolno płynące stref tropikalnych i subtropikalnych całego świata. Subtropikalny oznacza podzwrotnikowy. Zwrotniki są trzy. Raka, koziorożca i sałatki. Ten ostatni zwrotnik występuje po imprezie zwanej też melanżem. Między zwrotnikami jest równik, a pistia jest zielona. Jak jest żółta, to niedobrze. Podobnie jak śnieg. Jeśli 10 czy 20 dorodnych pistii w akwarium to dużo, to wyobraźcie sobie setki hektarów wody szczelnie pokrytych tą rośliną. A tak wygląda to właśnie w naturze. Nic więc dziwnego, że w naturze roślina ta nie cieszy się uznaniem, skoro potrafi zablokować śrubę łodzi motorowej. Utrudnia żeglugę śródlądową. Widziałem gdzieś film pokazujący sporej wielkości stateczek, który musi być wypychany z siedliska pistii długimi kijami, bo nie ma szansy włączenia silnika. Poza tym pistia w naturze powoduje zakłócenia w wymianie gazowej wody, jak również stanowi siedlisko moskitów i innego rodzaju robactwa. Czy nadal chcecie ją mieć w akwarium? Biedna roślina. Pojechałem po niej, ale czy to jej wina? No dobrze, żeby ją trochę ułaskawić, kilka dobrych rzeczy, które o niej można powiedzieć. Roślin pływających w akwarium uprawianych jest 5-6 gatunków. Między innymi limnobium, rzęsa wodna w głębka. Żadna z nich nie ma takich fajnych korzeni jak pistia. W głębka w ogóle nie ma, ale to nieistotne dla sprawy. Korzenie pistii potrafią osiągnąć długość do 50 cm, a średnica rozety, czyli tego, co pływa po wodzie, potrafi dojść do 30-40 cm. Ale to są dane odnoszące się do roślin żyjących w warunkach naturalnych. W akwarium pistia nie osiąga takich rozmiarów. Przykładowo moja największa pistia ma średnicę rozety 15 cm i korzenie długości 17 cm. To nie jest oczywiście maksimum jej możliwości w zbiorniku, ale mniej więcej jakaś średnia wielkość. Korzenie pistii są wyjątkowo efektowne. Stanowią idealne miejsce do ukrywania się na rybku. W Azji zjada się młode pistie, ale nie jest to przysmak, raczej jedzenie biedoty w stylu naszego szczawiu. Wydawałoby się, że pistia w akwarium jest rośliną wyjątkowo prostą w uprawie. Wrzucamy, pływa i tyle. Niestety nie. Pistia ma sporo wymagań, ponieważ jest rośliną dość skomplikowaną. Woda wraz ze składnikami pokarmowymi jest transportowana poprzez korzenie do liści. Tutaj następuje wymiana gazowa i odparowywana jest woda, którą roślina transportuje to wszystko do góry. Żeby zapewnić jej taką możliwość, potrzebne są po pierwsze te składniki pokarmowe w wodzie. Jak ich nie ma, to nie ma co transportować, czyli woda musi być zasobna. Pistia szczególnie lubi związki azotowe. Po drugie, aby zapewnić jej odparowywanie wody z liści, nad taflą wody powinna być odpowiednia temperatura. Pistia żyje sobie w granicach temperatur między 20 a 30 stopni Celsjusza, z czego z mojego doświadczenia wynika, że lubi jednak wyższe temperatury, czyli powyżej 25-26 stopni. W każdym szanującym się zbiorze danych o roślinach przeczytacie zapewne informację, iż pistia nie cierpi wody na liściach i ta właśnie skraplająca się woda niszczy jej liście, które żółkną. I zaraz obok informacje, że aby zbyt nisko wiszące oświetlenie nie spaliło włosków na liściach roślin, należy stosować szyby nakrywowe. A co się zbiera pod szybami nakrywowymi? Woda. Woda, która się skrapla i spada na te biedne pistie. No więc jak to jest? Rozeta pistii, czyli jej liście, pokryte są siecią drobnych włosków, które w zasadzie mają jedno podstawowe zadanie. Utrzymać spadającą z góry wodę ponad powierzchnią liścia. Po co? Bo jeśli woda opadowa dostanie się na liść, zablokuje odparowywanie wody przesyłanej przez korzenie, a to spowoduje obumieranie rośliny. Gadanie głupot, że skraplająca się woda niszczy rośliny, ma się nijak do padającego w tropiku deszczu, który powinien wręcz zdziesiątkować populację pistii, a tego jakoś nie robi.
Może to kiepski deszcz jest? Nie, deszcz jest ok. Problem polega nie w spadającej wodzie, a we włoskach na liściach pisti. To ich uszkodzenie powoduje, że spadająca woda pada prosto na nagi liść. A jak najłatwiej uszkodzić te włoski? Najłatwiej je spalić oświetleniem. I to jest podstawowa przyczyna uszkodzeń i żółknięcia liści. Spadająca woda jest już wtórna. Jeśli oświetlenie jest nisko nad taflą wody, to mamy dużą szansę na unicestwienie swoich pisti. Cóż, często tej wysokości się nie wybiera, a jeszcze rzadziej ustawia się oświetlenie akurat pod uprawę pisti. Optymalna jest tutaj uprawa pod belką oświetleniową, która jest dość wysoko nad akwarium. Ale tutaj możemy natknąć się na minę w postaci zbyt niskiej temperatury powietrza nad taflą wody. Proponuję nigdy nie pytać, czy pistia będzie u mnie rosła. To taka tania roślina, że po prostu trzeba spróbować i wrzucić do akwarium jedną, dwie sztuki i zobaczyć. Będzie rosła? To ok. Nie będzie? Trudno. Pistia ma często tendencję do karłowacenia. Wrzucamy duży egzemplarz, a on zamiast wzrastać, po prostu się kurczy w oczach. Według mnie są dwie tego przyczyny. Po pierwsze, reakcja na przeniesienie z lepszych według pisti do gorszych warunków, a drugie to temperatura powietrza. W zbyt niskiej, czyli poniżej 20 stopni Celsjusza, pistia dochodzi do wniosku, że pora zimować, bo pistia jest rośliną sezonową. Kiedy temperatura spada, roślina po prostu zamiera. Wcześniej wyrzucając nasiona do wody. Oczywiście w warunkach akwarium, czyli sztucznych, kwitnie bardzo rzadko, a rozmnaża się w łatwiejszy sposób przez odrosty, jak truskawka. Niemniej niższa temperatura powietrza może być jedną z przyczyn jej karłowacenia. Podsumowując, pistia potrzebuje naprawdę dużo światła, sporej wilgotności powietrza nad lustrem wody, ponieważ kiedy jest sucho, liście tracą ochronę w postaci włosków. Potrzebuje zasobnej wody. Duża ilość rybiej sprzyja. Wodę może mieć zarówno miękką, jak i twardą. Podobno preferuję miękką, ale w mojej twardej łódzkiej wodzie daję sobie spokojnie radę, co mam nadzieję widać było na filmie. Pisti nie wolno pozwolić na zarośnięcie zbiornika, szczególnie jak ktoś preferuje trawniki. Pistia potrafi znacznie ograniczyć światło wpadające do akwarium. Może więc służyć jako naturalny ogranicznik w przypadku bardzo dużej ilości oświetlenia. Pływając znacznie rozprasza światło. Może też być zabójcą innych roślin, kiedy zamknie im dostęp do światła. Ogranicza też wzrost glonów, bo pożera azot ze zbiornika. Więc przydaje się w naturalnej walce z glonami, ale nie jest sposobem na likwidację przyczyny powstawania glonów ani żadnym cudownym na nie środkiem. Ciężko ją uprawiać przy wysokich łodygowcach, bo zaczepia się o nie korzeniami. Uprawiam ją u siebie od lat z różnym skutkiem. Obecnie, w cudzysłowie, posadzona w czterech zbiornikach, rośnie tylko w dwóch. W dwóch coś jej nie pasuje i pomimo miziania po korzonkach pokazała mi gest Kozakiewicza. Dla nieorientujących się, Kozakiewicz to polski tyczkarz, który na olimpiadzie w Moskwie w 1980 roku pokazał go dwukrotnie widowni. Potocznie mówi się na to wał. Nigdy nie trzymam u siebie zbyt długo dużych pisti. Odrywam od nich młode i zostawiam, a duże sprzedaję, oddaję albo wyrzucam. Pistia jest chwastem wodnym, ale jakże urokliwym. A teraz będą napisy i odgłosy pisania na maszynie do pisania. Maszyna do pisania to taka klawiatura z metalowymi czcionkami i bez komputera, a monitor to kartka w nią wkręcona. Błędy poprawia się korektorem i nie ma autokorekty. Jutro mam imieniny, kto nie złoży życzeń, ten nie dostanie tortu.